Dziś przygotowaliśmy dla Was niezwykły film, który opowiada o trudnych początkach Anny Lewandowskiej, znanego trenera fitness i motywatora. Poznacie historię jej rodziny, trudności, z jakimi musieli się zmierzyć po tym, jak ojciec Anny opuścił dom, i jak te doświadczenia ukształtowały ją jako osobę. Jeśli jesteście gotowi na inspirującą opowieść o sile, wytrwałości i nadziei, zostańcie z nami. Dzieciństwo Anny Lewandowskiej zostało zdominowane przez doświadczenia, które głęboko wpłynęły na jej późniejsze życie, kształtując zarówno jej charakter, jak i życiowe wybory. Trudności, z jakimi musiała się zmierzyć, rozpoczęły się w momencie, gdy jej ojciec, Bogdan Stachurski, przestał być częścią codziennego życia rodziny. Brak jego obecności był wyraźnie odczuwalny, zwłaszcza że nie utrzymywał on kontaktów z Anną przez wiele lat, aż do tego stopnia, że nie został nawet zaproszony na jej ślub. Paradoksalnie, ten brak ojcowskiej figury w jej życiu stał się jednym z kluczowych elementów, które zbliżyły Annę do jej przyszłego męża Roberta Lewandowskiego, który sam doświadczył podobnej straty. Jego ojciec Krzysztof Lewandowski zmarł na wylew, gdy Robert miał zaledwie 17 lat, pozostawiając po sobie żonę i syna w stanie głębokiego żalu. W obliczu tych wyzwań, Anna Lewandowska znalazła w swojej matce Marii Stachurskiej nie tylko oparcie, ale także największe źródło miłości i wdzięczności. Maria, będąc zmuszona do samodzielnego wychowania Anny i jej brata, zbudowała z dziećmi silną, emocjonalną więź, która przetrwała próbę czasu. W roli dumnej babci Maria ochoczo zajmuje się wnukami, często towarzysząc swojej córce na meczach Roberta, gdzie wspólnie z innymi kibicami wspierają go z trybun. Dla Anny Lewandowskiej rozstanie jej rodziców nie było tylko traumatycznym przeżyciem, ale również życiową lekcją, z której wyniosła wiele cennych nauk. W młodym wieku odkryła karate, które stało się dla niej źródłem poczucia bezpieczeństwa i narzędziem radzenia sobie z wewnętrznym niepokojem. W wywiadzie dla magazynu Show wyznała, jak w momentach rozpaczy karate przyniosło jej ukojenie, dodając, że w najtrudniejszych chwilach mogła również liczyć na wsparcie Krzysztofa Krzywańskiego, który zaoferował jej pomoc i wsparcie w najbardziej potrzebnych momentach. Kim jest ten wyjątkowy człowiek, który dla Anny Lewandowskiej pełni rolę ojcowską? Mowa o Krzysztofie Krzywańskim, osobie niezwykle bliskiej Annie, której zawdzięcza ona wiele w swoim życiu. Krzywański to nie tylko sportowiec, z zamiłowania karateka, ale także prezes Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego. To właśnie jego wpływ i mentorstwo rozbudziły w Annie miłość i zainteresowanie karate, dyscypliną, która z czasem stała się integralną częścią jej życia. W jednym z głęboko osobistych wywiadów, Anna Lewandowska opowiedziała o skomplikowanych realiach swojego dzieciństwa, które nie należało do łatwych. Opisując trudności, z którymi musiała się zmierzyć jej rodzina po tym, jak ojciec opuścił dom, Anna wspominała o ekonomicznych wyzwaniach: kiedy zostaliśmy sami, mamie trudno było utrzymać dom, mnie i brata. Mieszkaliśmy wtedy w Podkowie Leśnej, miałam 14 lat. Pieniędzy brakowało na wszystko. Mówiłam koleżankom, że nie pojadę z nimi do kina, bo nie mam za co kupić biletu. To był ciężki czas. W tych trudnych chwilach to właśnie Krzysztof Krzywański, brat jej mamy, stanął na wysokości zadania. Nie tylko wyremontował ich niewykończony dom, ale także zajął się opieką nad rodzeństwem, stając się dla nich wsparciem i opoką. W podziękowaniu za lata wsparcia, Anna Lewandowska postanowiła zrewanżować się Krzywańskiemu, kiedy dorosła. Mężczyzna ten, mając na uwadze rozwój karate, założył ośrodek treningowy w stylu japońskim nieopodal Włoszczowej. Anna wykorzystuje ten ośrodek do organizacji swoich własnych obozów sportowych. Tygodnik Na Żywo relacjonował w 2020 roku, na początku lutego skończył się kolejny obóz kondycyjny Anny Lewandowskiej. I choć miejsca wyprzedają się w kilka minut, żona naszego najlepszego piłkarza Roberta Lewandowskiego ani myśliby zorganizować je w innym ośrodku niż tym należącym do wujka. To zdecydowanie podkreśla, jak głęboka jest więź Anny z Krzysztofem Krzywańskim i jak wielki wpływ miał on na jej życie i karierę. Anna Lewandowska, znana polska trenerka i żona słynnego piłkarza Roberta Lewandowskiego, ma złożoną historię relacji z ojcem Bogdanem Stachurskim, który jest operatorem filmowym współpracującym z Telewizją Polską. W przeszłości ich kontakty były ograniczone, lecz ostatnimi czasy sytuacja ta uległa pewnym zmianom. W rozmowie z dziennikarzami magazynu Dobry Tydzień, Bogdan Stachurski wyraził swój entuzjazm i dumę z osiągnięć córki, mówiąc: jestem dumny z córki, z tego, co osiągnęła. Zawsze ją podziwiałem. Kibicuję też Robertowi, oglądam mecze. To wielka satysfakcja.
Jego słowa wskazywały na rodzicielską dumę oraz wsparcie, jakie kontynuuje mimo wszystko, zachowując jednocześnie pewien dystans do życia prywatnego córki, co podkreślił mówiąc: tak, ale już więcej nic nie powiem. To moja prywatna sprawa, trzymam kciuki za Anię i Roberta, oby im się w życiu udało. Interesujący jest również fakt, że po narodzinach wnuczki Klary w 2018 roku Anna Lewandowska podjęła kroki, aby odbudować te relacje na nowo. W wywiadzie dla magazynu w 2019 roku ujawniła, że zainicjowała spotkanie między swoim ojcem a córką, chcąc, aby Klara miała możliwość poznania swojego dziadka. Chciałam, by poznała dziadka, zwierzyła się wtedy Anna, co świadczy o jej chęci naprawy rodzinnych więzi i dawaniu córce szansy na kontakt z szerszą rodziną. Dalsze szczegóły na temat ich obecnych relacji pozostają jednak nieznane. Mimo prób mediów i publicznego zainteresowania, zarówno Anna, jak i jej ojciec zachowują w tej kwestii dyskrecję, skupiając się na własnych życiach i karierach, nie dzieląc się publicznie wszystkimi aspektami swojej prywatności. Książka zatytułowana Imperium Lewandowska, autorstwa Moniki Sobingórskiej, żony znanego satyryka Roberta Górskiego, obiecuje odsłonić nieznane fakty z dzieciństwa znanej sportsmenki. Czytelnicy z niecierpliwością oczekują na to, co książka wyjawi o finansowych zmaganiach rodziny Lewandowskiej, szczególnie w kontekście trudnych początków Anny i jej najbliższych. Narracja Sobingórskiej opisuje dzieciństwo Anny Lewandowskiej jako okres pełen wyzwań. W szczególności książka koncentruje się na dramatycznym momencie, kiedy ojciec Anny, Bogdan, niespodziewanie opuścił rodzinę, pozostawiając ją w niedokończonym domu i bez środków do życia. Ania faktycznie zna smak biedy, którą wraz z bratem oraz mamą poznała w bardzo brutalny sposób. Po prostu pewnego dnia Bogdan zostawił rodzinę bez słowa wyjaśnienia, relacjonuje autorka w swojej książce, odkrywając tym samym bolesne doświadczenia, które ukształtowały wczesne lata życia Anny. Portal Pudelek ujawnia dalsze fragmenty biografii, rysując obraz rodziny pogrążonej w kryzysie. Maria, matka Anny, przez pół roku skrywała prawdę o sytuacji rodziny przed bliskimi i znajomymi, w nadziei na powrót męża. Przez jakieś pół roku Maria trzymała te informacje w tajemnicy przed rodziną i znajomymi. Miała chyba jeszcze nadzieję, że mąż wróci. Nie chciała go stawiać w złym świetle przed rodziną, czytamy w biografii. Sytuacja doprowadziła do tego, że dzieci, które wcześniej nosiły markowe ubrania, zaczęły szkolną edukację bez niezbędnych zeszytów i podręczników. W końcu, gdy Maria postanowiła się otworzyć i podzielić trudną prawdą z rodziną, jej brat zaoferował konkretną pomoc, remontując dom i wspierając rodzinę w dążeniu do stabilizacji finansowej. Chociaż Maria nie wróciła do swojego zawodu, podejmowała różnorodne prace, a były mąż zaczął płacić skromne alimenty. Maria rozwiodła się, zaczęła stawać na nogi, a brat pomógł jej wyremontować dom. Wprawdzie do zawodu już nie wróciła, ale podejmowała inne prace, były mąż po blisko roku zaczął płacić niewielkie alimenty na dzieci i rodzina więcej już tak głębokiej biedy nie zaznała, choć nigdy nie wróciła do takiego poziomu życia, jaki miała przed odejściem ojca, informuje Sobingórska. Ta opowieść rysuje obraz rodziny, która mimo przeciwności z determinacją dążyła do poprawy swojej sytuacji życiowej, często korzystając z pomocy społeczności lokalnej, takiej jak Caritas czy sąsiedzi.